Cześć, witajcie bardzo serdecznie dzisiaj na czytaniu miłosnym tak naprawdę, czyli jego, jej myśli i uczucia względem mnie. Tak, dzisiaj sobie poczytamy w ten sposób i uwaga, na samym końcu dodam jeszcze inspirację. Jest to co prawda myśl dnia i niech ta myśl będzie dla was po prostu trafiona i niech najlepiej podsumuje to czytanie, zobaczymy jak się trafi. Oczywiście te myśli to ja sobie sam przetasuję i sam tutaj wybiorę dla was. Oczywiście nie patrząc, co tam jest, tak? No i cóż, grupa numer 1 od lewej, 2, 3 i prawa to grupa numer 4. W związku z czym ja przekładam karty na bok. Pozostałe grupy. Witam grupę numer 1 bez przedłużania. Sprawdzamy, co dla was w temacie... Witam jedynki, co dla was w temacie jego myśli, uczucia, emocje w stosunku do mnie, zamiary, tak? Jego, jej. Panowie też tutaj są, także witam. Panie i panów i zaczynamy. Co tam ta osoba, którą macie na oku, która jest wam obecnie najbliższa w sercu waszemu, o was myśli, jakie ma uczucia, jakie ma zamiary w stosunku do was? Obojętnie, czy jesteście w relacji, czy jest to ktoś nowy, czy może jesteście w relacji, a ktoś nowy się pojawił. No i tak też niestety bywa, mówię niestety, no bo to nie są fajne sytuacje, tak? Wiemy, o co chodzi. Znaczy nie wiem, ja tak nigdy raczej nie miałem. Nie? Ale no takie sytuacje wiem, że się w życiu zdarzają. Dobrze, bez przedłużania. Co on, ona myśli obecnie o mnie, jakie ma uczucia względem mnie? Fajne czytanie dzisiaj. Czekałem i się doczekałem tego czytania. Dobrze, jedynki. Jedynki, pomimo tego, że być może się troszkę nawet kłócicie, że są jakieś takie nieporozumienia, są sytuacje konfliktowe i nie do końca jasne, to szybko jakby przychodzi harmonia, spokój i chęć odkrywania siebie jakby na nowo. Czyli tak naprawdę on, ona myśli o was pozytywnie, pomimo tego, że czasami się gdzieś tam drażnicie. Czasami są jakieś takie, wiecie, przekamarzanie, etc., etc., tak? To jakby po tym szybko właśnie wychodzi ta tęcza, czyli jak to po burzy też tęcza wychodzi, czyli to umiarkowanie przychodzi, ten odpowiedni balans, dobre pogodzenie się po kłótni, co też jest ważne, no bo wiemy, że raczej w relacjach nie jest tak, że cały czas się żyjemy ze sobą w zgodzie i miłości i ta miłość trwa od początku do końca, tylko różne próby przechodzimy, w związku z czym no różne rzeczy musimy przyjmować do siebie, tak? Różne rzeczy mogą się po prostu wydarzyć w naszym życiu, w tej relacji. Co jeszcze? On, ona myśli o was. Jakie ma uczucia? Bardzo dużo tych uczuć. Bardzo dużo tych uczuć i to bardzo dużo takich pozytywnych uczuć. Takich, które... aż po prostu się wylewa, tak jak tutaj z tego kielicha. Czyli jest po prostu zakochany, jest zakochana, czuje jak nie miłość, to po prostu uczucie takie, które już jest blisko właśnie tej miłości, tak? Chce kontynuowania jak najbardziej tej relacji, chce bardziej poznawać i uwaga, bo też troszkę tutaj zazdrości wyczuwam po stronie jego, jej. No i fortuna kołem się toczy, więc ta relacja zarówno, jeżeli nie będzie odpowiednio zharmonizowana, to może pójść w stronę no, rozpadu, tak? Natomiast jeżeli będzie odpowiednio zharmonizowana i każdy też będzie stawiał na swoim, bo to jest ważne, żeby jedna i druga osoba opowiedziała się po tym tak naprawdę, jakby to powiedzieć, że potrafimy postawić na swoim i stawiamy też swoje warunki, ale nie tylko ty, tak? Nie tylko partner, partnerka, tylko dwie osoby. Bo do tańca trzeba dwojga, tak? W związku z czym do miłości, do uczuć prawdziwych też trzeba dwojga. No chyba, że mówimy o miłości do samych siebie, ale my tutaj czytamy na stricte na relacje. W związku z czym, drogie jedynki, ja tutaj przede wszystkim widzę, że ona, on to jest ktoś z takim charakterem, takim bardzo wyrazistym, który lubi stawiać na swoim, który też tak jakby nawet bardziej chce, żeby było po jego stronie. Chce bardziej prowadzić te relacje, bardziej budować te relacje po swojemu. I może też czasami z tego, czasami wynikają jakieś kłótnie, tak?
wynikają jakieś spory, bo nie wiem ile ze sobą jesteście, ale musicie się jeszcze dotrzeć w co niektórych elementach, w co niektórych kwestiach, w związku z czym znowu to powtórzę, dialog, dialog, jeszcze raz dialog, rozmawiać ze sobą jak najwięcej. Tak? Bo tutaj mamy do czynienia z osobą, która bardzo, tak jak mówiłem, lubi stawiać na swoim. Lubi tak jakby za wszelką cenę udowadniać też, że ma rację. To nie jest do końca dobre, chociaż z drugiej strony lepszy ktoś z takim charakterem niż ktoś, kto byłby ugodowy na wszystko. Tak? Bo panie by się chyba szybko znudziły. Czy nie? Czy się mylę? Dobra, jaka inspiracja wyszła dla was? Emma Stone. Trudno mi wyobrazić sobie lepszy przykład piękna niż ktoś, kto nie boi się być sobą. I to się też fajnie, myślę, uzupełnia tutaj dla was, tak? O, tak sobie położymy. Ponieważ zarówno ten pan, pani chce być sobą, jak i mam wrażenie też wy. I to jest piękne. I z tego będzie kolektyw, z tego będzie coś więcej. I te myśli i uczucia są szczere i są głębokie, ale cały czas się docieracie. I cały czas iskrzy. Bo jak są tarcia, no to idą iskry, tak? Logiczne. W związku z czym, no ja tutaj przewiduję, że przemieni się to w miłość. Pomimo tych tarć, pomimo czasami jakichś kłótni, potraficie się świetnie pogodzić. I też doceń to, że jest tak jak jest, ponieważ ta osoba nie jest taką osobą uległą i ona chce też, jakby ona nie chce źle. On, ona nie chce źle. Natomiast możesz tak to też trochę interpretować, tak? Że czasami już za dużo masz tych kłótni, czasami coś jest nie do końca dograne, ale to właśnie to się dogra, to się dotrze. Tak? Z tej mąki będzie chleb. Po prostu. Jedynki, no ciekawie trafiło. Chyba dwie temperamentne osoby tutaj są w tym układzie. Z charakterem, które stawiają na swoim i dlatego mamy takie tarcia. Ale te tarcia wykrzeszą miłość. Uczucie prawdziwe. Prawdziwe emocje. Nie jakieś fałszywe, nie oparte na kłamstwie i obłudzie. Nawet jeżeli czasami masz, powątpiewasz, tak, bo się tam gdzieś ścieracie, to doprowadzi was, jeżeli będzie oczywiście ten dialog, jeżeli będziecie się chcieli ze sobą jak najwięcej komunikować, to ma prawo was doprowadzić, jak najbardziej doprowadzić was do miłości, do prawdziwego uczucia, szczerej miłości. Jednej, jedynej, tak? Natomiast jeżeli tego dialogu nie będzie i ktoś po prostu się w pewnym momencie podda albo powie, że za wszelką cenę chce postawić na swoim, nie słuchając drugiej połówki, no to wtedy, no nie oszukujmy się, ale nie będzie z tego nic. Tak? Bo trzeba iść też na ugody, trzeba prowadzić dialog, trzeba się komunikować w odpowiedni sposób. To jest bardzo potrzebne w relacji, przede wszystkim ta komunikacja. Jeżeli jej od początku nie ma, no to nic z tego nie będzie. Ale tutaj widzę, że ta wasza relacja nabiera rozpędu. Nabiera rozpędu i mam wrażenie, intuicja mi to teraz podpowiada, że tutaj będzie naprawdę dobrze. Tu będzie prawdziwa miłość, będzie z tego już fajna, szczera relacja. Może już zaczyna powoli być, a jeżeli nie, no to wkrótce to ma prawo się stać. I macie prawo właśnie poczuć miłość. I w końcu to też będzie coś takiego, być może na co czekasz, czego bardzo chcesz. Bo ta osoba naprawdę darzy ciebie szczerym uczuciem. Tylko po prostu z tego charakteru wynika, że czasami są spory, kłótnie, tarcia, tak? O czym już wcześniej mówiłem. Także weź to pod uwagę. Może nawet to jest potrzebne, może nawet taką lekcję mieliście przechodzić, że na początku musicie się dotrzeć w ten sposób, żeby potem już to zniwelować. No bo wiadomo, że jeżeli by się to ciągnęło cały czas, no to w końcu ktoś nie wytrzyma, no ile można się kłócić, tak? Ale te kłótnie, takie małe spory, to właśnie wychodzą z tych takich tarć, tak? Z tego, że no, no trzeba się dotrzeć. Dotrzeć, przepraszam, to miałem na myśli. Także jedynki, no życzę tego, żeby to się spełniło, bo tutaj naprawdę widać fajne, szczere uczucia. W
Widać, że ta osoba jest wami zafascynowana. Chce więcej. Tylko trzeba no się troszkę tutaj utemperować. Zarówno jedna, jak i druga strona. Takie mam wrażenie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. I pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc nie zawsze terapia. Cóż, jedynki, dziękuję. Życzę spełnienia i tej prawdziwej, szczerej miłości, o której mówiłem. Niech się wam darzy. A ja witam serdecznie i zapraszam grupę numer 2. Przypominam, że na końcu mamy inspirację. Ale to później. Na końcu. No i zobaczymy, czy ta osoba, o której teraz sobie pomyślisz, darzy ciebie szczerym uczuciem. Ta osoba, która obecnie jest najbliżej twojemu sercu, do której czujesz jakąś chemię, jeżeli taka oczywiście jest, no ale mamy taki tytuł, a nie inny, więc raczej myślę, że osoba, która nie ma nikogo na oku i do nikogo niczego nie czuje, no to raczej tego nie słucha. W związku z czym sprawdźmy. Co ta osoba z kolei myśli o ciebie? Jakie ma uczucia, jakie ma zamiary związane z tobą? Więc czytamy na miłość. Co tam dla was? Powiem tak. Obojętnie o kim pomyślałeś, pomyślałaś, tak jak ja mówię, czytanie ogólne nie musi zawsze trafiać, ale uważaj. Bo to jest osoba, która troszkę za dużo oczekuje. To jest osoba, która nosi w sobie jakieś takie żale z przeszłości. To jest osoba, która jest w stanie troszkę ograbić tych emocji, troszkę tych nerwów zabrać. Nie do końca jest z tobą szczera, troszkę ukrywa. Tak naprawdę robi dużo tylko i wyłącznie, żeby zadowolić siebie. I mam wrażenie, że nie do końca nawiązuje dialog z tobą. To jest kluczem do odpowiedniej relacji, bo jeżeli nie ma komunikacji, nie ma odpowiedniej relacji. Nawet tutaj się w rym to składa, tak? Komunikacja to jest odpowiednia relacja. Jej brak powoduje zaburzenia, powoduje dysharmonię, dyskomfort. I tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę idziemy i w którą stronę zmierzamy. I to nie jest to. Co jeszcze? Za bardzo się skupia, wiesz co, mam wrażenie na swojej rodzinie, za bardzo jakby tutaj mam takie wrażenie, że z jednej strony chce coś zbudować, ale z drugiej strony ktoś być może go hamuje z jego rodziny. Za bardzo na przykład ta osoba zmierza energią ku domowi, jakby nie chce, może nie, że opuścić domu swojego, ale jest tam ktoś taki, kto troszkę go buntuje, kto troszkę podpowiada mu, żeby uważał na to, co robi, czy naprawdę jest w dobrej relacji z tobą. No tak jak mówię, nie zawsze te czytania są pozytywne, tak? Musimy wziąć to pod uwagę. Ale nie zawsze będą. Także tutaj proponuję rozwagę, proponuję, żebyście po prostu dobrze przyjrzeli się tej osobie. Tak, przyglądajcie się tutaj, bo już nie chcę mówić jakoś negatywnie, ale może faktycznie ta osoba zabierać twoje emocje jak w tej siódemce mieczy i trochę sobie odchodzić z tymi emocjami na bok, tak? Ale to może być właśnie spowodowane tym, że ktoś na przykład z jego domu go hamuje, jak to się mówi o tej stereotypowej teściowej, tak? Być może tak jest. No i jaka inspiracja dla was na ten moment? Zostały mi 3, naturalnie. Bierzemy sobie te. O, proszę bardzo. Nie boję się szturmów. Przepraszam, sztormów. Dzięki nim uczę się, jak żeglować moim statkiem. Myślę, że to jest piękne uzupełnienie tego czytania. Jeszcze raz przeczytam. Nie boję się sztormów. Dzięki nim uczę się, jak żeglować moim statkiem.
Niech to będzie taki przekaz, który, jeżeli faktycznie odczuwacie już od jakiegoś czasu, że coś jest nie w porządku tutaj z tą osobą, to niech to będzie taki przekaz, który też troszkę otworzy oczy. I pamiętaj, że jeżeli nawet nic z tego nie wyjdzie, to właśnie ty budujesz te doświadczenia, bazujesz na nich i potem na przykład już możesz uniknąć jakichś takich sytuacji mało komfortowych dla ciebie, jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, czyli na przykład jeżeli w przyszłości kogoś poznasz, tak? Ja nie twierdzę, że tutaj nic z tego nie będzie, ale widzę, że ktoś ewidentnie też tę osobę hamuje i troszkę tej osobie miesza w głowie. Że ta osoba nie jest w stanie zauważyć i doświadczyć w życiu prawdziwej miłości. Może to być też jakaś taka, jak jeżeli jest na spodzie, która była, to może być faktycznie jakaś kobieta z jego domu, tak? Która po prostu za bardzo jakby chce go przytrzymać przy sobie. Nie pozwala mu odejść. Rani jego też, tak? Dobrze, że właśnie ta myśl dnia wypadła tutaj, ponieważ to bardzo fajnie to podsumowało. Pamiętaj, naturalnie jest to czytanie ogólne, tak jak mówiłem już wcześniej, nie musi trafiać. Natomiast jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, już odczuwasz coś takiego, że już tak może być, że już są jakieś takie sygnały, które nie do końca są fajne, na przykład, nie wiem, jest tej osoby przy tobie mało, unika rozmów, unika kontaktów, umawia się, a nie dociera na te spotkania, etc., etc. No takie rzeczy można wymieniać do jutra, więc nie będę zanudzał. To nie ufaj przesadnie. Bo możesz troszkę tego żałować potem. Tak? Ale też tak jak jest tutaj w tym cytacie, nie bój się tego, bo to może ciebie wiele nauczyć. I drogie dwójki, ja przede wszystkim wam życzę tutaj otwartości i jasności umysłu. Bo jeżeli ten spokój, ta równowaga będzie w was, chociaż wiadomo jak to jest przy emocjach, przy uczuciach, czasami na przykład nam bardzo na kimś zależy i nie potrafimy do końca być sobą, bo to nas z tej równowagi wytrąca. To szybko budzimy się, szybko wracamy do swojej energii i na spokojnie analizujemy każdą sytuację i każdy ruch tej osoby. Jeżeli faktycznie już macie jakieś takie symptomy tego, że może was grabić z emocji, z energii waszej cennej. Tylko po prostu musicie się wyciszyć w miarę możliwości jak najbardziej i konsekwentnie robić swoje. I też przede wszystkim nie bać się stawiać na swoim, nie bać się stawiać jakichś warunków, jakichś, ja jeszcze na dodatek konkretnie to argumentując, tak? A powiedziałem szturmów, to też pasuje. Może szturm do żeglugi nie bardzo, ale jak ktoś chce podejść do nas szturmem, no to rozumiecie, o co mi chodzi. Także dwójki, no, interesujące czytanie. Ja mówię, nie zawsze będzie słodko i kolorowo, bo tutaj nie ściemniam. Tylko czytam to, co widzę i odczuwam. Przyjmijcie to jako dobrą lekcję. Naprawdę dobrą lekcję. Bo jeżeli faktycznie tak jest, to mam wrażenie, że wy zaraz wyciągniecie z tego ogromne wnioski i nie dacie się wmanewrować na te same głębokie wody, bo już będziecie umieli żeglować tym swoim statkiem, tak podsumowując to czytanie. Tak? Bardzo wam serdecznie dziękuję za to. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia i miłości. I jeżeli nawet coś zdarzy się nie do końca przyjemnego w waszym życiu, to nie zniechęcajcie się. Róbcie dalej swoje duszyczki, a będzie wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Opcja numer 2. I zapraszam opcję numer 3. Witam grupę numer 3 na czytanie pod tytułem czy on, ona, jakim on, ona uczuciem mnie darzy, co mnie myśli, jakie ma zamiary w moim kierunku związane z moją osobą, więc pomyślcie sobie właśnie teraz o jakiejś osobie, która jest najbliższa waszemu sercu. Może to być osoba, która już z wami jest, może to być osoba, która dopiero w waszym życiu się pojawiła.
albo na przykład wy już z kimś jesteście, a ktoś się pojawił, bo na przykład w waszej obecnej relacji no nie ma już chemii, też tak się w życiu zdarza, nie są to sytuacje fajne i przyjemne i nie życzę nikomu, natomiast no niestety też tak w życiu jest. A potem na koniec dorzucimy sobie po tarocie inspiracje, naturalnie zostały dwie, więc tutaj jakby dużo losowania nie będę miał, ale mimo wszystko jeszcze przetasuję i zobaczymy, co tam wam wypadnie jako uzupełnienie czytania. A teraz zaczynamy. Co dla grupy numer 3? Jakie ta osoba ma zamiary, uczucia w stosunku do mnie? Słuchajcie, ta osoba przede wszystkim tak, jest szczera, ale może na pierwszy rzut oka nie jest za bardzo otwarta. Chce wybadać, czy też wy macie szczere uczucia i zamiary w stosunku do niej. I czy faktycznie potraficie kochać, czy potraficie dawać odpowiednie emocje do relacji. Jest to osoba troszkę wyciszona, troszkę być może skryta naturalnie. Jeszcze raz podkreślam, czytanie ogólne nie musi trafiać do każdego, ale mam wrażenie, że to jest osoba troszkę skryta. Troszkę taka gdzieś za kurtyną sobie obserwuje bacznie, jak scena się rozwija i co dalej będzie tutaj. Tak? Ale nie ma złych zamiarów. Natomiast jeżeli zauważy w was jakieś takie nie do końca korzystne rozwiązania, nie do końca korzystne emocje, coś tej osobie przyjdzie do głowy, ale to będzie spowodowane tym, że na przykład wy możecie, no nie mówię, że podpaść, tak, bo ja nie zwalam tutaj całej winy na was, w żadnym wypadku, przypadku, przepraszam. Natomiast może też tak być, tak? No to wtedy ta osoba co? No zobaczymy co. Ta osoba może poszukać gdzie indziej. I proszę mnie nie zrozumieć źle, nie mam tutaj, nie obwiniam was za coś. Ale jeżeli nie będzie tego odpowiedniego dotarcia się, nie będzie odpowiedniej komunikacji i odpowiedniej rozmowy, to może nic z tego nie wyjść. Natomiast jeżeli to już występuje, a wy macie wrażenie, że ta osoba, no tutaj jest wszystko dobrze, ale czemu ta osoba jest taka cicha? Czemu ta osoba może na przykład zbyt dużo emocji nie ukazuje, uczuć, bo ona cały czas bada, bo to jest spowodowane konsekwencjami, niezbyt pozytywnymi doświadczeniami z przeszłości, więc ta osoba nie chce zbyt szybko w coś wchodzić. Ona naturalnie chce z wami być, chce się spotykać, natomiast bada bardzo uważnie cały teren, ponieważ już mocno się na czymś albo na kimś przejechała, kiedyś się pospieszyła, kiedyś się pospieszył i nic z tego nie wyszło. Więc mądrzej, zdroworozsądkowo do tego podchodzi, ale oczywiście naturalnie darzy was szczerym uczuciem i widzi, że nawet z wami można założyć ewentualnie w przyszłości szczęśliwą rodzinę, szczęśliwy dom. Nawet jak nie rodzinę, to po prostu zamieszkać i spróbować czegoś na nowo, tak? Ale to trochę czasu zajmie. Też musi jakieś swoje kwestie poukładać, mam wrażenie, bo jakby tutaj dużo wyborów. Ja nie mówię o tym, że są inne partnerki, inni partnerzy, nie. Bardziej to tutaj mi wygląda na to, że też coś musi jeszcze w swoim życiu poukładać. Być może jakieś to są kwestie związane z finansami, bo w końcu ten paść pentakli się pojawił. Być może ma teraz coś, nad czym bardzo mocno pracuje i to powoduje, że już zaczyna na przykład sobie jakiś kapitał budować. I to jest osoba, która chce też być przygotowana, żeby w ten związek wejść odpowiednio. Ona zarówno chce, żebyś ty był przygotowany, tak samo jak on chce, ona, być przygotowanym na relację. Uzupełniamy inspiracją. Weźmy sobie to. Doświadczenie jest nauczycielem wszystkiego. Juliusz Cezar, jedna z moich ulubionych postaci historycznych. Doświadczenie jest nauczycielem wszystkiego i właśnie ta osoba czegoś doświadczyła i ona nie będzie się spieszyć, ona nie będzie jakby nalegać, ale też nie może za długo czekać. Bo jeżeli ona na przykład ogarnie wszystkie sprawy u siebie, a będzie widziała u was coś w stylu zniechęcenia się, takiego, no ja niby chcę, ale nie chcę, no to słuchaj, albo wóz, albo przewóz. Albo jesteś z kimś. I oczywiście, tak jak mówię, na spokojnie to wszystko, tak? Nie od razu Rzym zbudowany, a propos Juliusza Cezara. Ale jak już będziecie ze sobą jakiś czas, albo na przykład jesteście i ta osoba z biegiem czasu u siebie wszystko zaczyna porządkować, już jest gotowa na to, żeby
w te relacje wejść, a tutaj nagle no nie do końca to dostaję od was, no to też muszę zrezygnować. I to jest naturalne, no bo ile można być w takiej niepewności, tak? Ale to podkreślam, że to nie będzie teraz, nie będzie na już, nikt was nie będzie z niczym przyciskał. Tylko po prostu musicie pamiętać o tym, żeby no też pewne swoje kwestie pozałatwiać, tak samo jak ta osoba też jeszcze coś tutaj na pewno musi w swoim życiu uporządkować. Arcykapłanka, na którą tutaj spoglądam, obok właśnie tego umiarkowania i pustelnika, sugeruje mi i świadczy o tym, że jest to osoba, która bada, czy nie kłamiesz, czy jesteś z nią szczera, szczery. Jest też to osoba, która oczywiście już ciebie jakimś uczuciem darzy, zainspirowałaś go czymś i tak naprawdę już ciebie bardzo polubił, polubiła. Ale jest cały czas w takim wyciszeniu, w takim swoim rozmyślaniu, w takiej swojej medytacji nad całą sytuacją. I bacznie sobie bada, czy w to wejdę, czy w to nie wejdę. Bo też chce swojego dobra, bo właśnie ten cytat to mówi, że to jest osoba, która doświadczyła być może nawet złamanego serca w swoim życiu niejednokrotnie. I właśnie doświadczenie jest tym nauczycielem wszystkiego, w związku z czym bada, analizuje i to nie jest złe. Bo nie będzie tutaj jakichś specjalnie testów z jej strony. Nie spodziewaj się czegoś takiego. Bardziej szczerej i otwartej relacji. Bez teścików, bez grania i tak dalej, i tak dalej. Znaczy wiadomo, że trochę to zawsze ze sobą pogramy, tak? Bo to tak, nawet jak nie chcemy tego, to z nieświadomości gdzieś wynika i prędzej czy później jakąś tam grę mniejszą czy większą ktoś ze sobą odbędzie, tak? W relacji. Natomiast generalnie tutaj zależy na szczerości tej osobie. Na szczerości. Być może doświadczała ta osoba zdrady, być może ta osoba doświadczała niemiłych po prostu sytuacji. W coś kiedyś za szybko weszła i to poszło, no wiecie jak, nie? Jak grochem o ściany się rozbiło i nic z tego nie wyszło. Więc jeszcze raz podkreślam, doświadczenie jest nauczycielem wszystkiego i to bardziej się tyczy tej osoby. Ale zarówno też was powinno się tyczyć. Więc doświadczajcie tej relacji, egzystujcie, bo trafiliście na fajną osobę. Tylko kwestia tego, czy coś z tego będzie, bo to jest na razie na etapie właśnie takiego troszkę badania, takiej też fascynacji, ale takiej stopniowej, że nie od razu wiecie, jakieś super motyle w brzuchu i ja już tu lecę, się otwieram i tak dalej. Nie, to jest niezdrowe, tak się nie robi. Bo z tego miłości nie będzie, z takiego postępowania. A właśnie to doświadczenie nauczyło tę osobę, jak odpowiednio egzystować, jak odpowiednio dobierać sobie partnera, partnerkę. Ale się tu rozgadałem przy tej trójce, bo bardzo fajny układ wyszedł. Naprawdę super. Wiecie, nie było takiego hura, miłość, od razu, tutaj już tak, to jest to, nie. Tutaj jest wszystko na spokojnie, tu jest wszystko, tutaj doświadczamy osoby dojrzałej, która chce też czegoś dojrzałego, a nie znowu czegoś przelotnego, bo być może nawet na to nie ma czasu. Wiek goni i tak dalej, no różne rzeczy są, tak? Czas leci, nie modniejemy. Dobrze, dziękuję pięknie grupie numer 3, dużo miłości życzę i spełnienia. No i przede wszystkim tego spokoju. Dziękuję. A ja witam czwóreczki, witam serdecznie grupę numer 4 na czytaniu pod tytułem Jego, jej myśli, uczucia w stosunku do mnie. Czyli zobaczymy, pomyślcie sobie teraz o kimś, kogo macie przy sobie, kogo czujecie szczerą, przepraszam, kogo darzycie czymś szczerym, jakimś szczerym zaufaniem, no, zaufanie na ogół jest szczere. Coś po prostu czujecie do tego kogoś. Nie wiem, czy to jest partner, obecna partnerka, czy może ktoś zupełnie nowy. Czy może jesteście w relacji, jak ktoś tutaj przyszedł. Też się takie sytuacje zdarzają, bo na przykład wasza obecna relacja nie jest satysfakcjonująca. No przykre, ale prawdziwe takie jest to życie. Też się takie rzeczy zdarzają. No i zobaczymy, co ta osoba w stosunku do was myśli, czuje. Jakie ma zamiary. A na końcu jeszcze inspiracja. Wam została ostatnia. No bo jesteście grupą numer 4, a dzisiaj tylko spośród 4 wybierałem. Nie wiem, co tam jest.
No ale dobra, no to zobaczymy na samym końcu. I zaczynamy. Co tutaj ta osoba o was myśli? Jesteście kimś takim, gdzie ta osoba tak naprawdę sobie wymarzyła trochę was. Wiecie? Być może w dzieciństwie na przykład planowała mieć taką relację z wami. Dobrą, szczerą, pozytywną. Ale widzi, że jeszcze dużo pracy potrzeba ku temu, żeby się spełnić. Karta piątki pentakli. Być może to jest tutaj też potrzeba pracy. Być może ona na przykład potrzebuje popracować trochę nad sobą. Tak? I ona nie chce też jakby zbyt szybko w coś wchodzić. Pomimo tego, że no, inspirujecie tę osobę, że jest z wami zadowolona, to chce nad tą relacją popracować, też nad samym sobą popracować. Być może boi się tego, że sobie narobi biedy, bo na przykład za szybko w coś wejdzie, tak? Co jeszcze? Jest na etapie odcinania się od swojej przeszłości. I to bardzo dobrze jemu idzie, jej idzie. Czyli po prostu pracuje nad sobą, tak? Bardziej bym tutaj powiedział nie na pracę nad waszą relacją, ale na pracę nad sobą. A was to ta osoba sobie trochę wyśniła, wymarzyła. To jest ktoś taki, o kim być może, jak nie wiem, zaczynaliśmy się interesować jakimiś relacjami, jak to się mówi, końskie zaloty gdzieś tam na etapie wczesnoszkolnym, no to tak naprawdę wy jesteście taką osobą z tych jakby snów, z tych takich dziecięcych pragnień. Tak? Nie wiem, czy to dobrze ująłem. Naturalnie jest to czytanie ogólne, tak jak mówię, no nie musi do wszystkich trafiać. Ale uwaga, bo widzi w was osobę, która, bo znowu mi piątka wypadła, tym razem mieczy. Widzi w was osobę, która może być trochę taką zadziorną osobą. A mam wrażenie, że ta osoba jest osobą taką dosyć delikatną. Jeżeli widzi za dużo tej zadziorności, za dużo takiego charakterku i pokazywania w cudzysłowie różków w niektórych sytuacjach, no to może być ciężko o tę relację. Dlatego też cały czas bada i cały czas nad nią pracuje. Król pentakli na samym spodzie. Bardzo mocno wiąże mi się to z piątką pentakli. Więc no gdzieś tutaj status finansowy w miłości, ale no nie powinno się tak niby patrzeć, nie? No ale też mamy takie czasy, że ludzie na to też mocno patrzą, bo myślą, że pieniądze dają miłość, co jest absolutną nieprawdą. Ale trzeba je mieć. Takie czasy. Więc przede wszystkim ta osoba bierze was jak najbardziej na poważnie, darzy was fajnym, szczerym uczuciem, natomiast wie dobrze, że trzeba nad tą relacją popracować i ma też wrażenie, że wy nad czymś powinniście popracować. A nad czym? No to jest kwestia indywidualna, bo trochę pewnie osoba ogląda grupę numer 4 i nie będę tak strzelał. Po prostu mam wrażenie, że zarówno ta osoba nad czymś pracuje, jak i chce, żebyście też wy nad czymś sobie popracowały, popracowali. Tak? Ale też jest na etapie tego, że ta osoba kończy z jakimiś takimi niedogodnościami w swoim życiu. I ona zaraz będzie gotowa na to, żeby wejść poważnie i konkretnie do tej relacji. Albo już jest, ale na przykład nie widzi tego do końca u was. Jest coś takiego, co jemu jej nie odpowiada u was. Być może charakter. Być może jakaś zadziorność. Być może jakaś nieustępliwość albo zazdrość. Opcji jest multum, taki wachlarz mógłbym tutaj mówić, ale no to bym gadał do jutra. Lubię przy tarocie się trochę więcej porozmawiać, bo to tak nawet trzeba i wypada, ale nie będę zanudzał też, tak? Inspiracja, myśl dnia. Nie jesteśmy tym, kim inni mówią, że jesteśmy. Jesteśmy tym, za kogo sami siebie uważamy. Czyli tak może też być, że na przykład ty błędnie go analizujesz, albo on błędnie analizuje ciebie. Jeżeli już mam się sugerować na tej myśli dnia. Nie jesteśmy tym, kim inni mówią, że jesteśmy. Jesteśmy tym, za kogo sami siebie uważamy. I to są święte słowa. To jest bardzo trafne. Więc faktycznie może następować jakiś błąd w analizie, spowodowany też na przykład brakiem komunikacji. Nie wiem, być może ta relacja jest za bardzo taka troszkę oschła, jak ta piątka pentakli, tak? Teraz mi się to zaczyna bardziej rozjaśniać. I
Być może tutaj potrzeba więcej uczuć. Więcej emocji, zbliżenia jakiegoś. Więcej czasu ze sobą spędzonego. Tak? Żeby bardziej się na siebie otworzyć, żeby bardziej się poznać. Ale oczywiście wszystko stopniowo, pomału. Bez żadnego pośpiechu. Ciekawie, interesująco. Bo to jest tak, że... Bo to jest też osoba z jakimiś doświadczeniami, po jakichś przejściach. I ona nie będzie za szybko chciała w coś wchodzić. Ona musi mieć czarno na białym pokazane, że albo w jedną, albo w drugą. Czyli uwaga, nie zrezygnuje szybko z tego, bo zależy jej na was. Bo faktycznie jesteście tym takim obrazkiem z dzieciństwa w głowie, tak? Z dzieciństwa, no tak jak mówiłem, no jak zaczynamy o kimś myśleć, tak, ten etap wczesnoszkolny, powiedzmy, no to sobie, powiedzmy, wizualizujemy odpowiedniego tam partnera, odpowiednią partnerkę, męża, żonę, kto czego chce wedle uznania. I wy właśnie taką osobą jesteście. Potraficie mu dać ten spokój, potraficie go zadowolić, potraficie się... On potrafi się przy was dobrze czuć, ona potrafi się przy was dobrze czuć. Natomiast widzi w was jakieś takie właśnie niedociągnięcia. I jeżeli jest w błędzie, to go z tego błędu poproszę wyprowadzić. A jak wyprowadzać z błędu? Dialog i komunikacja w relacji to jest niezbędne. Gdzieś to powtarzałem już tutaj i znowu to powiem. Dialog, dialog, jeszcze raz dialog. I komunikować się bardzo dużo. Bo to jest właśnie w stanie uratować tak naprawdę każdą relację. Bo jeżeli tego nie ma, jeżeli to nie występuje, no to my tutaj nie mówmy o tym, że będzie fajnie, miło, pozytywnie i przyjemnie, tak? I to też może mieć jakiś związek na tle finansowym, bo tak czytamy na emocjach, bardzo mi się pokazało też na to, że ktoś może mieć jakieś sprawy związane z finansami, nie do końca uregulowane i to też może troszkę przeszkadzać. Miłości się nie kupi, rzecz jasna, jak ktoś myśli tak, to jest po prostu głupi, przepraszam za określenie, jest w błędzie. Natomiast no, żyjemy w takich czasach, że pieniądze ważne są, tak? Może mieć to też na przykład... może być to powiązane z tym, że z jednej strony jest dobrze, jest tak jak w bajce, tak jak gdzieś ktoś sobie kiedyś wymarzył, ale z drugiej strony to szybko usycha. I dlatego ta osoba na przykład wie, że musi nad tą relacją z tobą popracować. I chce pracować, ale troszkę się obawia tego, że możesz mieć taki charakter właśnie zadziorny. Tak, że możesz potrafić taką szpileczkę wbić w momencie, gdzie nie powinnaś, gdzie nie powinieneś. Nie twierdzę, że tak jest, bo podkreślam, że to jest czytanie ogólne, ale ta osoba może mieć o was takie przekonanie. Więc jeżeli jest to błędne przekonanie, no to ten cytat to podkreślę jeszcze raz, to przeczytam. Nie jesteśmy tym, kim inni mówią, że jesteśmy tym, za kogo sami siebie uważamy. Więc jeżeli ta osoba jest z błędu, to go z tego błędu wyprowadź. Tak? Możesz mu się pokazać z zupełnie innej strony. Możesz go czymś zaskoczyć, bo on chce być, ona chce być w tej relacji, chce tę relację kontynuować, ale ma bardzo dużo znaków zapytania w głowie. Bardzo dużo jakichś takich sytuacji jeszcze nierozwiązanych. I to się będzie ciągnąć, dopóty nie będzie dialogu. Nie będzie szczerej, otwartej rozmowy. A jeżeli byłaby szczera, otwarta rozmowa, ale ty na przykład się obawiasz, że jak coś mu powiesz, bo powiedzmy, że trafiłem z tym czytaniem, jak coś mu powiesz, to on odejdzie, no to słuchaj, to nie był tego wart, nie była tego warta, tak? Bo czasami jest tak, że się zwierzymy ze swoich problemów, a ta osoba nagle mówi, a to mnie to nie interesuje. No ale zaraz, chwila, moment, to, że one występują, to nie znaczy, że one będą trwały wiecznie. Bo na przykład ktoś mógł podjąć pracę w tej ósemce pentakli nad tym, żeby się polepszyć. I obojętnie, czy to materialnie, czy to emocjonalnie, nie wiem, duchowe, etc., etc., czy po prostu polepszyć sobie swój charakter, tak? Zmienić się. Nie być na przykład osobą zaborczą albo zazdrosną. Nic nie trwa wiecznie, a niebezpiecznie jest myśleć, że coś trwa wiecznie. Tak? W związku z czym, no, proponuję dialog, jeszcze raz to powiem.
i wyprowadzenie z błędu. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzach. Też ciekawy układ tutaj wyszedł. Myślę, że ogólnie te inspiracje są no, interesujące. Czy mogą być ogólnie rzecz ujmując trafione. Tak mi się przynajmniej tutaj wydaje z tych czytań. Życzę wam, drogie czwóreczki, wszystkiego co najlepsze. Dużo miłości, no bo czytamy na emocje, na miłość, żeby faktycznie ta miłość się pojawiała. I pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś tutaj coś nie do końca myśli pozytywnie na wasz temat, to możecie go zawsze z tego, jeszcze teraz przybliżę, zawsze z tego błędu możecie go wyprowadzić. Jeżeli tak faktycznie jest. Dziękuję. Życzę wszystkiego, co piękne, co najlepsze. Do usłyszenia na następnych czytaniach i spełnienia. Hej.